Ja chciałbym przede wszystkim w pierwszej kolejności wyrazić ogromną wdzięczność. Ogromną wdzięczność i szacunek do całego narodu ukraińskiego, rządu ukraińskiego w związku z walką, którą toczycie, nierówną walką, którą toczycie z rosyjskim najeźdźcą. Naród ukraiński wykazuje się ogromną odwagą, determinacją. Walczy o wolność, nie tylko swoją, ale także o bezpieczeństwo i pokój innych. I my to bardzo głęboko czujemy, rozumiemy. Sami wiele razy w takiej sytuacji byliśmy, stąd często powtarzana w naszej historii, a i współcześnie fraza o walce za wolność naszą i waszą. Jednocześnie też chcę złożyć najgłębsze wyrazy współczucia dla wszystkich tych rodzin, matek, które potraciły synów, ale także rodzin, które straciły dzieci, swoich bliskich, siostry, braci, rodziców. Dziś jest też szczególny dzień. W Polsce to Dzień Dziecka, a na Ukrainie Dzień Ochrony Dziecka. I jak myślę w tym dniu, że co najmniej ponad 250 dzieci zostało zamordowanych, zginęło pod gruzami, zostało zgwałconych, zabitych, zastrzelonych z premedytacją przez bestialskie siły rosyjskie, to nie tylko łzy napływają do oczu, ale całe serce płacze i raz jeszcze składam wyrazy współczucia. Ale też i w kontekście dzieci, i w kontekście dorosłych chcę powiedzieć o pewnej zbrodni, o której mało się mówi. Mało się mówi na zachód od Ukrainy, także i w Unii Europejskiej i w pozostałych krajach wolnego świata. A mianowicie o porwaniu ludzi, bo tak można powiedzieć, o wywiezieniu ludzi w głąb Rosji. W naszej historii mieliśmy całe dziesięciolecia wywózek na Sybir, w głąb Rosji wielu pokoleń. W wyniku naszych powstań, naszych walk, ale nie tylko. I ten proceder, ten zbrodniczy proceder powinien zostać z całą mocą napiętnowany, a nie został jeszcze do tej pory napiętnowany i cała wspólnota międzynarodowa, jak chce się uważać za wolną, demokratyczną, praworządną, powinna dużo głośniej dopominać się o tych ukraińskich obywateli, którzy zostali siłą wywiezieni w głąb Rosji. To wyjątkowa zbrodnia, o której praktycznie się milczy na zachodzie Europy. Szanowni Państwo, nasza walka jest wspólna. Wy walczycie zbrojnie, walczycie z potężnym przeciwnikiem. My staramy się pomóc na polu dyplomacji, na polu politycznym i poprzez nasze działania humanitarne. Dlatego dobrze się stało, że wczoraj w nocy zakończyliśmy negocjacje 6. pakietu sankcji, w ramach którego objęliśmy również zakazem import ropy rosyjskiej do Unii Europejskiej, przy czym sekwencja redukcji do zera tego importu jest nieco inna w odniesieniu do dosłownie kilku krajów Unii Europejskiej, co wcale nie umniejsza potężnego ciosu, jaki w budżet państwa rosyjskiego i całą gospodarkę rosyjską będzie oznaczał właśnie ten 6. pakiet sankcji. To jest jedno z głównych źródeł dochodu państwa rosyjskiego i dobrze się stało, że udało się przekonać wszystkich w Unii Europejskiej, że Rosja musi stracić to źródło dochodu. Szanowni Państwo, jesteśmy za naszą aktywność oczywiście też bardzo mocno atakowani. Atakowani propagandowo, atakowani na najróżniejsze sposoby poprzez ruskie, rosyjskie trolle. I w wielu miejscach świata widzimy ten atak. I myślę, że Rosja jest coraz bardziej przerażona. Przerażona relacjami polsko-ukraińskimi. Tym, jak te relacje rosną, krzepną, tężeją, jak jesteśmy w stanie budować przyszłość w oparciu o teraźniejszość. Jak
rzeczywiście ten potencjał, który się ujawnia coraz bardziej, i to pomimo, że Ukraina jest gnębiona, ten potencjał, o którym mówił pan prezydent Zełenski, 80 milionów ludzi, ogromnego terytorium, współpracujących ze sobą gospodarek i gospodarek, które są względem siebie, mogę rzec, w dużym stopniu uzupełniające. Owszem, tu i ówdzie też konkurujące, bo mamy przecież wolne gospodarki, wolny rynek, ale jesteśmy uzupełniającymi się w ogromnym stopniu państwami, że ten potencjał został na Kremlu dostrzeżony. I rzeczywiście ta nasza współpraca, która rodzi się w tak przyspieszonym tempie, w tym jakże trudnym czasie dla nas, dla naszych obydwu państwa, dla waszych, naznaczonym ogromną krzywdą, bólem, krwią i łzami, że ona tworzy zupełnie nową perspektywę. Nową perspektywę, o której mogliśmy tylko marzyć. O której marzył brat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy mówił, że nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości, tej dramatycznej przeszłości. Mówił o tym w jednym z miejsc, które wiążą się z dramatyczną naszą historią, ale jesteśmy w stanie sprawić, aby ona nie determinowała przyszłości. I to właśnie dzisiaj robimy. Poprzez podpisanie tych wszystkich memorandów, o których Denis powiedział państwu. One stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy, do takiej współpracy, jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem. One być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego, o którym będziemy debatować, będziemy dyskutować w najbliższych tygodniach, miesiącach i kwartałach. Bo rzeczywiście ta wspólnota interesów rodzi zupełnie nowe perspektywy. I przezwyciężenie tego trudnego czasu zbrodni rosyjskiej, tych barbarzyńskich zbrodni, które są popełniane, jest możliwe. Jest możliwe właśnie poprzez naszą solidarność. Jest takie powiedzenie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie wiem, czy w języku ukraińskim także, podejrzewam, że również. Jesteśmy dla Ukrainy prawdziwym przyjacielem, ale wiemy także, że i Ukraina dla nas jest prawdziwym przyjacielem. I owszem, tak, drogi Denisie, mój przyjacielu, będziemy robili wszystko, aby przekonać tych sceptycznych z Unii Europejskiej, że Ukraina nie tylko zasłużyła na status kraju kandydującego. Gdyby to od nas zależało, to Ukraina bardzo szybko przystąpiłaby do Unii Europejskiej i będziemy do tego namawiać wszystkich naszych partnerów z Unii Europejskiej. Pokazywać im, żeby zdarli z siebie tą zasłonę krótkowzroczności i przekonywać do tego, że dziś, tu i teraz doświadczamy geopolitycznego momentu zwrotnego, którego punktem centralnym jest właśnie Ukraina. I jakże małostkowi wydają mi się ci, którzy nie dostrzegają tego w różnych częściach wolnego świata. I mam nadzieję, że ta bohaterska walka, która dzisiaj jest przedmiotem podziwu całego świata, całego wolnego świata, przekona tych, którzy jeszcze za bardzo kalkulują, za bardzo małostkowo i małodusznie w istocie kalkulują pewne kroki związane czy to z dostawami broni, czy z pomocą humanitarną, czy z pomocą finansową, tak żeby przez te najbliższe miesiące, a jak trzeba to kwartały, ale daj Panie Boże, żeby nie trzeba było tak długo, także pomagać, utrzymać się państwu ukraińskiemu. A Denis i pan prezydent dzisiaj pięknie także powiedzieli o tym, że Polska będzie również beneficjentem rekonstrukcji, odbudowy Ukrainy, że polscy przedsiębiorcy będą jednymi z pierwszych, a przyjęta ustawa przekonuje mnie, że tak właśnie będzie, jednymi z pierwszych, którzy będą mogli także korzystać, co daj Panie Boże, jak najszybciej na odbudowie Ukrainy. To, że tak razem, wspólnie patrzymy na tą przyszłość, jest dla mnie też wielką nadzieją i takim zalążkiem radości na przyszłość, która jest przyćmiona przez ten wielki ból, który dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Niech żyje wolna, silna, suwerenna Ukraina.
Niech żyje Polska. Слово віце-прем'єр-міністру Республіки Польща Ярославу Качинському. Може тут. Дякую дуже. Панове прем'єри, шановні панство, по тим, що зостало тут повідяне, мені залишає тільки повідати ще одне. Таке споткання міжрządowe są dzisiaj w Europie swego rodzaju normą. Ale to było czymś zupełnie niezwykłym. I to nie tylko dlatego, że odbywa się w Kijowie, w stolicy państwa prowadzącego wojnę, ale dlatego, że jego treść dalece przekraczała to, co zwykle dzieje się podczas tego rodzaju spotkań. To była treść, która obejmowała ogromną ilość różnych spraw, tematów, mówił tym pan premier Szmychal, wymieniał te porozumienia, ale zwróćcie państwo uwagę, tu mamy i kulturę, i sprawy wewnętrzne, i wiele spraw gospodarczych, i dzisiaj tak ważne, podnoszone w całym świecie sprawy środowiskowe. Krótko mówiąc, całe spektrum kwestii, które są dzisiaj ważne dla nas, są ważne także w innych państwach, są ważne w każdym normalnym państwie i w relacjach między wszystkimi państwami. I wszędzie dochodziliśmy do zgody, więcej dochodziliśmy do wspólnych przekonań, dochodziliśmy do takiego głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować ten związek między naszymi narodami. Związek, który ma mieć naprawdę potężne podstawy. Historia była różna, była często naprawdę bardzo trudna, ale dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego. Nową jakość nie tylko w relacjach między naszymi państwami, ale być może także w relacjach europejskich i to za tym idzie także w europejskiej geopolityce. Ale rozmawialiśmy oczywiście także i to w różnych konfiguracjach, także o sprawach, które są najważniejsze na dziś. O sprawach wojny, dostaw broni, różnego rodzaju konieczności, które są z tym związane, o potrzebach, o różnych trudnościach. To była rozmowa przyjaciół, sojuszników. Rozmowa, która, jestem o tym głęboko przekonany, przejdzie do naszej wspólnej historii i która będzie uważana za bardzo istotny krok za w tym kierunku, który, na którym nam wszystkim zależy. I oczywiście bardzo często, powiem także, że z moich ust padały słowa podziękowania, podziwu, szacunku, takiego najgłębszego szacunku dla tego, co czynią Ukraińcy, co czyni armia, inne formacje zbrojne, a także te niezbrojne, które pomagają na Ukrainie i wielkiego szacunku dla przywódców Ukrainy, dla pana prezydenta, dla pana premiera, dla całej tej ekipy, która już prawie 100 dni temu podjęła historyczną i niezwykle odważną decyzję. Decyzję, która była, można powiedzieć, kwestionowana, bo namawiano i to z różnych stron, ze strony potężnych państw do zupełnie innej decyzji, żeby zostać w Kijowie i kierować walką w obronie Ukrainy. Z wiarą, że ta walka może przynieść efekty, że może przynieść zwycięstwo. I to zwycięstwo przyjdzie. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Niech żyje Ukraina, wolna, zwycięska Ukraina, niech żyje Polska.